Determinacja mieszkańców opłaciła się. Po wielu latach starań rozpoczęła się budowa chodnika, a w zasadzie przebudowa zdewastowanej już ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 449 w Kobylej Górze. Tutaj problem naszej ulicy był od wielu lat. Różnica poziomów pomiędzy drogą a chodnikiem sprawiała, że podczas ulew zalewało nas, mieszkańców, a do tego utrudnione wyjazdy. Podczas ostatniego remontu 5 lat temu tak droga zwiększyła się o kolejne kilkanaście centymetrów i zostaliśmy w dole, więc ten remont był naprawdę potrzebny i wiele wniosków, które pisaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich dzięki uprzejmości wójta, cały czas trafiały, cały czas gdzieś tam były posuwane i tutaj w końcu po 5 latach starań naszych mieszkańców udało się tą inwestycję rozpocząć. Z rozpoczęcia prac cieszy się również sąsiadka Łukasza Janiaka. Udało się, wreszcie się udało i się tak bardzo cieszymy, no tak bardzo się cieszymy, bo przecież to był problem z tymi naszymi wyjazdami z posesji. Za każdym razem przy wyjeździe się zahaczyło podwozie, za każdym razem przy wjeździe również. Trzeba było tak z kosa zjeżdżać, na pobocze zjeżdżać, no straszny. A zimą to już w ogóle tragedia. Zimą to tragedia, żeby wyjechać z tej posesji. Bo wiadomo, że i piesi wychodzą, chodzą chodnikiem, i rowerzyści też jeżdżą. To była po prostu tragedia. Ludziom mieszkającym wzdłuż drogi wojewódzkiej chodzi nie tylko o łatwiejszy dojazd do ich posesji. Ta inwestycja również ma na celu poprawę bezpieczeństwa tutaj naszych mieszkańców. Po naszej stronie znajduje się przystanek autobusowy, z którego dzieci odjeżdżają też do szkół. Więc na pewno to poprawi nasze bezpieczeństwo. Zgodnie z informacjami przekazanymi włodarzowi gminy Kobyla Góra, zadanie polegające na przebudowie istniejącej ścieżki rowerowej zakończyć ma się jeszcze w tym roku. Jest to inwestycja, która będzie biegła praktycznie od centrum Kobylej Góry do przystanku do Blokach. Jest to odcinek, wartość zadania z tego co wiem to jest blisko 2 miliony złotych, także cieszymy się, że takie pieniądze udało się znaleźć w Urzędzie Marszałkowskim i ta inwestycja w końcu będzie zrealizowana. Cieszymy się, że w końcu po tylu latach udało się tutaj rozpocząć tą inwestycję. Wiem, że sama dokumentacja już była przygotowana kilka lat temu. Mieszkańcy cały czas pisali pisma i do urzędu i do Zarządu Dróg Wojewódzkich. My również pisaliśmy. Ja rozmawiałem dosyć często też z osobami w Urzędzie Marszałkowskim, z panem marszałkiem jednym, drugim, z Zarządem Dróg Wojewódzkim, tutaj z panią Sylwią Kaźmierczak. Wskazać, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna i żeby udało się zrealizować jak najszybciej. No i bardzo się cieszymy, że wspólnymi siłami udało się przekonać osoby w Urzędzie Marszałkowskim, aby tą inwestycję zrealizować. Inwestycja poprawić ma nie tylko bezpieczeństwo, ale i zapewnić łatwiejszy dojazd do posesji.